Sir Bartleby? Tak się zastanawiam, czy... No więc, nie da się tego nie zauważyć. Lubisz ciocię Matyldę? Zaczekaj, nie odchodź. Przecież to nic złego. Ciocia Matylda jest świetna i zawsze szukała kogoś, kto by dzielił z nią przygody. Może ty jesteś tym kimś? A więc lubisz ją? Powiedz, proszę. Ja ją kocham. Przemówiłeś? Umiesz mówić? Umiem, księżniczko Zosiu. Ja po prostu nie lubię. Zresztą słyszysz, jaki mam głos. A więc nigdy nie będę mógł powiedzieć twojej cioci, co do niej czuję. Warto spróbować. O, na pewno by mnie wyśmiała, a tego bym nie zniósł. Nie martw się, Sir Bartleby. Pomogę ci pokazać cioci, co czujesz, bez wypowiadania choćby jednego słowa. Naprawdę? Ale jak? No właśnie. Już wiem, możesz jej to napisać. Na przykład w liście? Albo wierszu? Dobry kierunek. Dobrze. A zatem co rymuje się z wspaniały? Ha? Wspaniały! Naostrzyłem miecz, Sir Fineganie. Nieźle, młody książę. A co z pozostałymi mieczami? I czemu nie przyprowadziłeś konia? Ponieważ mnie o to nie prosiłeś. Marna wymówka! Dobry giermek wie, czego chce rycerz, zanim rycerz pomyśli, czego chce. Jasne? Jasne. Dobrze. Więc czego teraz będę chciał? Przynieś hełm? Nie! Kanapkę! Musisz się jeszcze długo uczyć, młody książę. Mam na imię Janek. Czekam na moją kanapkę, młody książę. Może być z pieczonym serem. I pamiętaj poodcinać skórki. A jak skończysz, wypoleruj zbroję. A bo to wszystko przez to, jak ćwiczysz tyłem konny bieg lub jak uczyłaś smoka, by znał na drutach trudny ściek. Oj, nie jest to za mądre. Nie, urocze. Nie, beznadziejne. Ciocia tu idzie. Teraz możesz dać jej swój wiersz. No dobrze. Łapko, ucieknie! Latem niezła zabawa. Tato, nie! Wiersz przepadł. Chciałaś czegoś ode mnie? Już nie, przepraszam. Do zobaczenia. Zaczekaj. Proszę, nie poddawaj się. Myślę, że po prostu powinieneś powiedzieć cioci, co czujesz. Obawiam się, że nie dam rady, księżniczko Zosiu. Nie takim głosem. Możemy wypróbować inne sposoby. Może... Potężny rycerz walczyć chce. Kto to jest? To Sir Maxwell. Uwielbia śpiewać. Potężny rycerz walczyć chce. No tak, jeśli nie chcesz przemówić do cioci, może dla niej zaśpiewasz. Mój głos, kiedy śpiewam, jest jeszcze gorszy niż kiedy mówię. Hełm osłania moją skroń, a pode mną wierny koń. Mam pomysł, a może by tak udałoby się pożyczyć głos Sir Maxwella. Przed siebie pędzę hen, nucąc refren ten. Co masz na myśli? Zamienię swój wiersz na piosenkę i poproszę, by Sir Maxwell ją zaśpiewał. Tyle, że on będzie siedział w tych krzakach, a ja stanę sobie tutaj i będę udawał, że sam śpiewam Matyldzie. Nie byłoby łatwiej, gdybyś naprawdę sam zaśpiewał? Co ty takim głosem? Niemożliwe! Zaufaj mi, księżniczko Zosiu, to jest doskonały plan! Dobrze. Chodźmy więc poprosić Sir Maxwella o pomoc.